Jedziemy na zakupy znowu. Może kupimy domek narzędziowy na podwórko. Tak, jedziemy kupić jakieś pierwsze rzeczy do naszego ogrodu. Bo jak będzie ciepło, w weekend planujemy coś zrobić, tak? Jo! Obydwie sobie zrobiłyśmy kice, taki sam fryz, tak? Pa, 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 zrób ładnie. Mamy nadzieję, że może uda nam się znaleźć jakiś domek narzędziowy. Znaczy, mamy już tak naprawdę wypatrzony, no ale jedziemy go jeszcze zobaczyć, tak? Także lecimy, bo Kornelcia już mi się, patrzcie, jak wyrywa. I najpierw Felę odstawimy do fryzjera, tak? Także Felcia też gotowa. I umówimy się z tatą pod sklepem. Może coś jeszcze ciekawego wypatrzymy w sklepie. Super dziura wygląda w kiciach. I mamusia też dawno kucyków nie nosiła. Felcia też rozczochraniec, tak? Gotowa? Jedzie z nami Felcia dzisiaj na zakupy. Tylko najpierw odstawimy ją do fryzjera, żeby wyglądała tak samo ładnie jak ty. Będzie miała też jakiegoś kuca może. A później pojedzie z nami na zakupy, bo już nie będziemy wracać do domu, tak? Nio. Także lecimy. I ubrane w kurteczki, buciki założone i lecimy. Nie wchodzimy teraz po schodach. Chodź, będziemy jechać samochodem. Już, od razu. Jedziemy do taty. Jedziemy po Felę? Pycha. Dobra była. Jedziemy po Felę. Aż jestem ciekawa, jak wygląda. Uczesana jest pięknie. Kica ma tak jak my. Tak, córcia? Rarytaskę dostaniesz, jak wrócimy do domu, wiesz? I pani powiedziała, że grzeczna byłaś bardzo. Jak nigdy. Teraz nie będziesz chodziła ufluchana w błotku. Ostrzyżona jesteś już pięknie na wiosnę. I teraz drugi raz pewnie gdzieś w wakacje albo pod koniec wakacji dopiero. Już masz spokój teraz. I kleszcze będzie widać w razie czego. Obrożę jeszcze musimy nową kupić, bo już czas i pora. Pyśku, ty mój mały. Piękna jesteś. Lecimy do pancia? Lecimy do taty? Odpalamy rakietę i lecimy. Tuszko podjechał czerwoną rakietą, proszę bardzo. A Kornelcia akurat pod samym sklepem usnęła. O, chyba nie, obudziła się. Tatusie, zobacz! Ta zareagowała. Co? Dziewczynki moje pięknie sobie siedzą, tak? Tylko tak dało radę je zmieścić we dwie. A nie chcieliśmy Felci zostawić w samochodzie, bo zimno. Taka ona ostrzyżona. Kornelcia jak zwykle oczywiście ogląda swoją ulubioną muzykę. Tak, córcia? Ciu? To się nie sprawdzi. Na ziemię. Na ziemię od razu, na trawę. Więc musi właśnie być jakaś wylewka. Gdy pewnie gdzieś, wiesz, na wylewkę coś takiego robili na dysk. Właśnie z tego też robimy tarasy. Z tych słów. Co, mamuśka, pergola oglądasz? Pergola i stoliki, zestawy. Słuchajcie, właśnie ogarnęliśmy, że te wózki się rozsuwają, te koszyki. Przez całe życie tego nie wiedziałam. Dopiero teraz pani, jak zobaczyła dziewczyny siedzące w wózku, zobaczyła, jak się ze sobą cisną i rozsunęła nam ten kosz, nie? Nie wiedzieliśmy, że to się rozsuwa. Wiecie, ten koszyk tutaj był zsunięty i pani nam rozsunęła, bo zobaczyła, jak dziewczyny się cisną i się zlitowała nad nimi. Trochę techniki i człowiek się gubi, tak? A teraz ile luzy mają dziewczyny. Proszę bardzo. Byliśmy patrzeć domek. Chyba się zdecydujemy, bo jest super. Tylko, że akurat nie było kluczyka, żeby nam otworzył w środku, żeby to zobaczyć. Tak, i szkoda. Tak, ale... Raczej weźmiemy. Tak na 90 parę procent. Daj, tacie. Dałaś, tacie. A... Szybko zjadła, żeby się nie zabrał. Dać czy nie? Popij trochę wodą. Thank you.
slime. Ile to dziecko ma siły, to ja. To ja przy niej tracę wszystkie. Pokaż, jak się nauczyłaś ostatnio ładnie. Ale szybko idę. Tidit, ściana. Wycofasz? Wycofasz sama? Znowu? Hopa, teraz tutaj. Pięknie! Brawo dla Kornelci! Zadali szarka! A zadali mnie szarka! Będziesz robiła pulpeciochy z mamą, czy będziesz jadła? Dobra, ty lepiej się do tego mięska nie dotykaj. Ja wiem, że ty byś chciała. Ale nie, nie mięsko, córcia. Nie, 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 mięska nie. Chciałabyś pomóc? Pokaż, jaką piękną masz fryzurę. Śliczna jesteś. Ale szybko wchodzisz. Brawo! Dotarłyśmy na górę. Teraz co? Idziesz śpiochać? Nie, nie. A mama idzie się ogarniać trochę. Ta. A my się bierzemy dalej za podwórko. Dzisiaj planujemy ogarnąć właśnie cały tył domu już tak do końca. Posprzątać te wszystkie rzeczy, pozostałości, które nam jeszcze tam zostały. Sylwester jeszcze demontuje palety, które nam zostały po budowie, dlatego że wykorzystamy je do ogrodzenia, więc potrzebujemy, żeby po prostu były one bez gwoździ, wiecie, czyste takie deski. Wykorzystamy je sobie później, jak będziemy budować fundamenty do ogrodzenia, bo po co, wiecie, kupować nowe deski, jak można wykorzystać po prostu to, co już mamy na podwórku. No i co? Planujemy kupić jeszcze domek narzędziowy, dlatego że nie mamy już gdzie się pomieścić ze wszystkim w garażu, więc jakieś miejsce na kosiarki, na właśnie taczkę chcemy kupić, więc wymierzymy po prostu jego długość tutaj sobie jeszcze na podwórku mniej więcej, żeby wiedzieć, jaką on długość będzie miał. No i co? Właśnie planujemy sobie tutaj taki domek zakupić, żeby mieć porządek na podwórku, żeby mieć gdzie pochować te urządzenia wszystkie ogrodowe, no i żeby po prostu zrobić w końcu porządek z tym garażem, żeby chociaż trochę było tam przejścia, bo chcemy się za to zabrać w końcu w lato, albo na wiosnę nawet zobaczymy. No i będziemy budować to ogrodzenie, tak? Tak jak planowaliśmy, więc dzisiaj do końca sprzątamy ten tył i będziemy działać. Także idę, wzięłam sobie izolację, żeby mniej więcej wymierzyć sobie ten domek, gdzie mi się kończy, żebym dalej mogła sobie planować tam, co i jak ma wyglądać. Także let's go! Także taki mamy porządek na razie na podwórku. I właśnie Sylwester już rozbił chyba, nie wiem, ze 3-4 takie palety. No tylko, że teraz tego nie rozwalę, bo nie mam kurde łomu. A walić takim malutkim młoteczkiem, jak walę, to mi o, pękają kurde dechy. To są kurwa takie gwoździe popierdzielane tam. No tak, bo im dłuższe te deski, tym lepiej później będzie nam je później szczepiać razem do fundamentu, nie? Bo jak tym młoteczkiem, to ten sobie mogę kurwa w nosie podurać, kurwa, a nie deski wyciągać. Wiesz, jak wbijali takie gwoździe, to było okej, okay, ale jak nakurwiają takie gwoździe, to kurwa, no patrz, no co ja tym młoteczkiem sobie mogę, o. W nosie, tak więc wiesz, o te co tutaj sobie złapię i wybiję, to tak, no ale te, no tak to wybiję, to muszę mnie tym wziąć łomem, o, i tak mocniej podhaczyć, a jak tym wezmę tu delikatnie, to mi tu deska po prostu pęka. Tak więc muszę mieć łom, młotkiem wbijam, młotkiem... No na razie to trzeba przenieść po prostu na drugą stronę, żeby po prostu było miejsce, co tutaj robić, żeby tutaj robić, tak? Te fundamenty, żeby można było wylać, tak, że po prostu ten pierdzielnik po prostu trzeba przenieść. Pierwsze oznaki wiosny na naszym podwóreczku. Proszę bardzo, bez nam w końcu puścił. Pąki. Baliśmy się, że nam się nie przyjmie,
Ale jednak ktoś tam puścił, więc może coś tam z tego będzie. Bo jeden nam się nie przyjął, a teraz posadziliśmy dwa z tej strony i z tamtej, bo ja uwielbiam po prostu bez. No i chciałam mieć takie drzeweczko na podwóreczku. Jest ciepło na dworze jak nie wiem co. Ona jest ubrana w bluzę. W dres swój ubrana jest i jest jej zimno. Cała się trzęsie. No to jest taki wariat, że ja pierniczę. Jeszcze na kocyku leży. Taki mój urok, tak? Nio. Chodź na dwór trochę, z nami byś polatała. Także trochę posprzątaliśmy, ogarnęliśmy, przenieśliśmy tak naprawdę bałagan tu. No ale wiecie, musimy gdzieś coś z tym zrobić, a tam chcieliśmy sobie zrobić porządek, no bo tam będziemy zaczynać wszystkie prace. Więc na razie posortowaliśmy sobie wszystko, po prostu jakieś tam drewienka bez gwoździ właśnie tutaj leżą. Drewienka, które mają gwoździe, są tam po drugiej stronie. Płytki jakieś nam tam jeszcze pozostały, bo nie wszystkie płytki wyrzucaliśmy do tego kontenera budowlanego, który do nas przyjeżdżał na początku, jak zakończyliśmy budowę. To trochę sobie tych płytek pozostawiliśmy, ale troszeczkę za dużo, ale one nam się teraz przydadzą do tych właśnie fundamentów, bo z tego co zwracaliśmy uwagę, jak niektórzy robią, to po prostu sobie wrzucają te płytki po prostu tam do ziemi, czy no nie wiem jak to będziemy dokładnie. Żeby ten cement związał. Tak, żeby bardziej ten cement się związał. Kupiliśmy sobie nowy przedłużacz do naszej bali, co prawda ma 3000 W, nie 4. No ale pisaliśmy do tego gościa, który nam budował balię, więc powinien być ok. Ten przedłużacz, zresztą on jest taki, wiecie, grubszy. Więc jeszcze teraz sprawdzimy pierwszy raz jak działa, dlatego że Sylwek teraz będzie musiał wyrzynarką jeszcze poucinać te niektóre palety, żeby się nie męczyć. No bo za duże gwoździe takie były powbijane, deski w paletę takimi gwoźdźmi. I dlatego ciężko jest to wybić, tak więc to sobie wytnę kawałek po prostu i później powyginam te deski. Także 20 metrów sobie kupiliśmy i mam nadzieję, że nam styknie. A ja jeszcze nie zdjęłam lampek świątecznych. Ale może kiedyś to zrobię. Bo zaczynają mnie wkurzać, jak przez nie przechodzę, bo się nie zaplątuję, więc będę w końcu chyba zmuszona, żeby je zdjąć. Akurat przed świętami wielkanocnymi. No i ogólnie to mamy tylko jedno gniazdko na dworze, niestety. To jest jeden wielki błąd. Jakbym drugi raz budowała dom, to bym dużo więcej gniazdek sobie na dworze zrobiła. No i pytanie do Was. Czy może się orientuje ktoś, czy można część gniazdek, bo mamy akurat od tej strony gniazdka w domu, czy te gniazdka można jakoś przenieść na zewnątrz? Wiecie, te z domu na zewnątrz. Czy można to jakoś przewiercić, coś z tym zrobić, żeby te gniazdka po prostu przenieść na stronę zewnętrzną? Bo my gniazdek w domu, w salonie porobiliśmy sobie po prostu bardzo dużo. I na przykład tutaj z tej strony, od tej strony ściany mamy trzy gniazdka chyba tutaj i trzy gniazdka na samym końcu ściany, więc moglibyśmy dwa gniazdeczka przenieść sobie na zewnątrz. Pytanie, czy tak się da zrobić, bo nie wiemy. A może ktoś wie. Zo, takiego porządku to tutaj dawno nie było. Teraz będzie elegancio, jak to wszystko ogarniemy. Tutaj zobaczcie, wszystko to tutaj było zawalone tym. Trochę powyrzucaliśmy, trochę zostawiliśmy. Sylwek jeszcze walczy z paletami. A ja przyszłam zobaczyć do córci. Zobaczcie, jak śpi. Tyłek do góry. Czasami staram się ją poprawić, ale wiecie, ona i tak się tak kładzie. Jakie piciule. Budzimy się. Hej! Kornelia! Na jedzonko! Kto to się obudził? Mój ojciu. Wyśpałaś się? Już i tak sobie ładnie pospałaś. Mama pozwoliła ci dłużej pospać sobie. O. Dzień dobry pani. A jeszcze nie. Jakby ktoś mnie budził wcześniej. To właśnie ja byłam taka sama. Do budzenia. Więc zdecydowanie ma to po mamusi. Ojejciu, kto tu taki uśmiech ma? Kto tu taki uśmiech ma? I Pepunia tutaj. Jak się śpało? Śniło się coś? To będzie powolna bardzo, widzę, pobudka. Jeszcze nie papa jestem. Jeszcze nie papa. Idziemy, na dwór pójdziesz kawałek z rodzicami.
Co ty na to? Rodzice tam ogarniają podwórko. To i ty pobiegasz z nami, co? Może w końcu zaczniesz biegać? Wczoraj nasza córcia pierwszy raz sama wstała. Bez żadnego oparcia, tak? Udało się wczoraj tak całkowicie samej na nóżki stanąć. Mama dumna strasznie z córeczki jest. Mam nadzieję, że niedługo będzie latać koło nas. Buziolko dawaj. Mua! No ja właśnie zrobiłam sobie krótką przerwę od dworu. Wstawiłam obiadek, na szczęście wczoraj już mięsko doprawiłam i tak dalej. Przyleżało sobie przez noc. Akurat nie było takiej potrzeby, ale po prostu nie miałam wczoraj czasu, żeby zrobić te pulpety. Więc wstawiłam je na noc do lodówki. I dzisiaj po prostu nam takie pulpeciki na obiadek gotuję. W sosie pomidorowym, to i kornelcia sobie zje. Słuchajcie, wczoraj posprzątaliśmy kuchnię, był błysk. Kwestia jednego dnia, nie wiem czy u was jest tak samo, ale po prostu zobaczcie co się dzieje. Jeden dzień i po prostu kuchnia tak wygląda. A w sumie nawet nie dzień, tylko jedna noc. Tak było kurde czysto. Dzień jak co dzień, także obiadek się gotuje. A ja idę na dwór, kornelcie na dwór wystawiłam kawałek do tatusia. Fela w tym samym miejscu co i była, tak? Bo zimno przecież jest, tak? I nie wychylisz się z domu, a później sikasz w domu. A państwo sobie urzędują, tak? Kornelcia na swojej bryczce. Wystawiłam jej właśnie taką bryczkę, bo już nie chciałam brać wózka. A żeby też miała jakieś zajęcie. A już na tym stołeczku do karmienia niestety nie mogę jej samej zostawić, bo wstaje. I dlatego tutaj w autko ją wsadziłam, ma trochę zajęcia, a Sywek może sobie spokojnie porąbać, tak? Dalej palety. Roztańczyła się. Jak królowa na swoim tronie ze swoim pucharem. Tata niedługo będzie piaskownicę musiał zrobić jakąś, żeby miała się w czym bawić, co? Ojejciu, dobra woda? Pulpeciki gotowe, proszę bardzo. I będziemy jeść z ziemniaczkami. Kornelcia będzie jadła pulpeciki. Pycha, Kornelcia lubi pulpeciki. A najbardziej Kornelcia nasza lubi ziemniaczki. Mogłaby zamiast mięsa cały czas ziemniaki jeść, tak? Pod różną postacią. Fryty uwielbiam, powiedz. I Felcia by ci chętnie tutaj chapsnęła. Na pewno. Pycha! Nie jest takie gorące, bo mama przedzieliła. A tata poszedł szukać właściciela, bo jakiś psiulo nam się przybłąkał i poszedł do sąsiada zapytać, czy po prostu go nie kojarzy tego psiaka, bo my tutaj niedawno się dopiero sprowadziliśmy, a jest taki sąsiad, który już mieszka tutaj dłużej. Poszedł po prostu się dowiedzieć, czy wie, kogo to jest psiak. Zjebie go zaprowadzić, bo zadbany psiulo podleciał, proszę, z obrożą, więc na pewno po prostu komuś uciekł z podwórka, jak nam Fela lubi, nie? Mamy nadzieję, że go nikt nie odstawił, bo my już tutaj mieliśmy takie niestety nieprzyjemne sytuacje, że ktoś nam próbował psiaki tutaj podrzucić, no ale już nie chcę na ten temat wchodzić, więc mam nadzieję, że po prostu komuś uciekł, bo wyglądał psiulek na zadbanego po prostu. Pycha powiedz, tak? Śpiewa z Andary. Witajcie w dniu kolejnym. Jest taka ładna pogoda w ten weekend, że szukam sobie tylko zajęcia po prostu, żeby coś robić na dworze. Także już odpalam nasz fotel bujany. Sylwester jeszcze kończy te ostatnie palety. No i robimy te ostatnie porządki, bo tak naprawdę jeszcze nic nie kupowaliśmy właśnie w sklepie, poza tym cementem, betonem. Żeby sobie tutaj to zaplanować, no i chcemy najpierw zamówić właśnie ten domek narzędziowy, żebyśmy mogli pod dokładne wymiary tego domku później dokupić takie nie cegły, tylko takie płyty betonowe. I jak już właśnie kupimy ten, domek, to już pod ten domek, to już konkretnie pod wymiary tego domku kupimy po prostu te płyty betonowe. I zrobimy sobie właśnie tam w rogu. No i przyjdzie domek, będzie już na czym go postawić, tak? A później będziemy robić płotek do tego. Blah, 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 blah.
Cześć! Wstałam! Wstałam! Milutkie, to i Fela się położy. Tak? Gargamelki dwa. O, proszę bardzo. Jak się ułożyła Feluna? Skakuj. No. Skakuj. Skakuj, Fela. Amciu, co ty, głodna nie jesteś? Am? No co ty? Bardzo, bardzo. Ty wszędzie, tam gdzie poduszka, to i ty. No nie chcesz, to nie. Tego chcesz? Jak jej może być zimno? Mróz jest taki, że o masakra. No tak, teraz obcięta. To nie ma zmiłuj, bluza musi być. Hopa! Lepiej, Fela? No, teraz też ubrałyśmy. Bo zimno jej było, tak. Można się rozłożyć, córa. I bujo! Super! Feli też całkiem się podoba. Aż komara przycięła. Drzemkę sobie przycięła. Felcia, już prawie uśnęłam. Boju! Boju! Dobre? Pycha! I teraz kocia. Dawaj. Fela jak zwykle zmarznięta, trzeba było ją przykryć. A panienka już najedzona. Blah, 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 blah